Ostatnio w drodze na wieloryby kamień uszkodził naszą szybę totalnie nie z naszej winy. Wypożyczalnia napisała nam, że zapłacić za to musimy my. A po rozmowie z lokalsami i znajomymi dowiedzieliśmy się, że każda szyba na Islandii jest ubezpieczona, więc prawdopodobnie chcą nas oszukać na siano i nie oddać kaucji, czyli niecałe 10 tysięcy złotych. No i dodatkowo znowu rozwali nam się kamper. Nie wiem, co się stało z tym tripem. Tak, piszcie. Tak, Jezus ja. Maria. Wtedy aż tak miałem takie, Jezus Maria, jaki stres, chciałem być, żeby być w domu, a teraz mam takie, ja dole, no i wszystko poszło. Dokładnie. Nie wiem, czy z tego pod palcem, ale... No jest i nie wiem, jak to naprawić, kurde wele. Support napisał nam, że w takiej sytuacji poniesiemy koszta lub musimy wymienić szybę sami u mechaników na własny koszt, więc pojechaliśmy sprawdzić, jaki jest to koszt takiej wymiany. Ziomo przekierował nas do pana, który wie ponoć trochę więcej. Yeah, the lines are after the night. Like, yeah. It wasn't there before. Yeah, it's a glass, plastic and glass, so it's all getting there. So we can try it, but we cannot not fix it. We can only fix it with a little bit scratch. I need to change the whole window. Yeah. And what would be the cost of whole window? The only stuff in Reykjavik, so. Okay. Czyli jednak, tak jak myśleliśmy, cała wymiana, bo właśnie poszły te linie. Gdyby nie poszły linie, to może coś by się dało ogarnąć. Tak, najlepsze jest to, że ty powiedziałeś, że właśnie gdyby tej linii nie było, gdyby to była mała dziurka, to by to tutaj naprawili pewnie znacznie taniej. Okazało się, że średnio mogło nam pomóc, ale od ziomka z stopa z pierwszego odcinka dostaliśmy numer do polskiego mechanika pracującego na Islandii. Powiedział on, że może on da radę nam pomóc. Nie byliśmy w stanie wziąć ubezpieczenia dobrego ze względu na nasz wiek, poniżej 25. I chcąc nie chcąc, pech trafił tak, że sekundę później byśmy przyjechali i nie było pęknięcia, ale auto jadące naprzeciwko strzeliło kamyczkiem i mamy pęknięcie na przedniej szybie. Koledzy, ja bym się takim czymś nawet nie stresował. Powiem szczerze tak, to jest się na wycieczce tutaj na Islandii, tak? Tak, tak jest. Dokładnie. Tak, na Islandii ta szyba jest wyliczona przez ubezpieczalnię. Mówiłem. Islandii to jest standard. O. Ja w roku o nich wypożyczalnię, bo jest sobie to wymienić, na darmo wypożyczalnię. Okej, ale właśnie sprawdziliśmy nasze ubezpieczenie na wypożyczeniu tego vana i tam jest, że jakby no to nie obejmuje żadnych szyb, takie podstawowe ubezpieczenie. Tak, i że support z ubezpieczalni napisze o tym, że jeśli naprawimy to na drodze, no to nie pociągną kosztów z depozytu, z kaucji, no a jeśli wrócimy z tym do nich, no to pociągną koszta z naszej kaucji. Niedobrze. No właśnie. Niestety. No. Teraz was będą chcieć tylko ściągnąć pieniądze i na was jeszcze więcej zarobić. No tak. Ja wam mogę wysłać numer, tam pracuje Polak, możecie do niego zadzwonić, powiedzieć jaka jest sytuacja. Dobra, to dzięki wielkie. I teraz tak, gdyby nie to, wczoraj! Co myśleć? Dobra, ja nie, ale no ziomek wie co mówię, jest mechanikiem, więc no, czyli oni nas co zrobić po prostu. Mi się też wydaje, że oni, że my nie wiemy. Zobacz, że oni sobie za darmo to wydają, ale chcą, żebyśmy my jakby jeszcze zapłacili za to i wtedy oni zarabiają. A wysłał ten numer. Polak. Ubezpieczenie pokryje, to super, jeżeli nie, tak będziecie musieli zapłacić, czy gdzieś w warsztacie, czy u nich, to samo będzie. No okej, no dobra, to dzięki za pomoc. No to on nam w sumie trochę dał takie gorsze wieści. Tak, ten pierwszy nas podbudował emocjonalnie. Tak. Ten jest... Panowie, panowie, ja bym się w ogóle nie martwił na waszym miejscu. Panowie, ja już miałem takie wtedy, o k***a, tak. Później, aha, to k***o. No co, no po prostu cieszmy się dalej tripem, no co? Nie mamy co zrobić już, no i będziemy walczyć po prostu o ten. Oh.
zawalniętą szybą i strachem, że pęknie nam ona do końca, pojechaliśmy dalej w trasę, żeby znowu poczuć radość, więc pojechaliśmy na gorące rzeki, które nam się chyba najbardziej podobały do tej pory. Gorąca rzeka to było to, czego właśnie wtedy potrzebowaliśmy, żeby rozluźnić się z tej stresującej sytuacji. Na dodatek mieliśmy taki widok. Chwilę później podjechała grupka ludzi i patrzyła się, co my robimy, a później się do nas dołączyli i byli to ludzie z Hiszpanii. Hola amigos! Ale zimno, ja f***, ale się coś otwiera! Zamknijmy! On to najdzie taki kurwa! Tarzan idzie! Zwierzak kim! Tarzan leci! Zobacz! Zobacz! To zdecydowanie dobrze na nas zadziałało i jechaliśmy do pobliskiego miasteczka Akureyri, żeby tam spać, bo zawsze staraliśmy się spać na jakimś cywilizowanym miejscu w razie czego, jakby coś się stało w nocy. Ale jak nam nad głową przeleciał. Tutaj dzisiaj śpimy, tak? Czy to miejsce dokładnie? Nie wiem. Ale się dowiem. Słuchajcie, co my dzisiaj w ogóle zrobiliśmy, bo ja zapomniałem. Totalnie dzisiaj spróbowaliśmy naprawić szybę, ale no nie udało się niestety. I no jutro dzwonimy na policję i nie damy się oszukać, walczymy. A u mnie to, że on powiedział, gdyby to był sam ten odprysk, zrobiłbym to od ręki. No, tak. No właśnie, a my jesteśmy zjebani w sumie. Nie ogarniamy tego. No dobra, no co? Teraz kima i mam nadzieję, że serio nie będzie zimno. No dobra. Tego dnia czekała nas długa droga, bo postanowiliśmy, że udamy się do Reykjaviku. Po drodze było jeszcze na pewno mnóstwo pięknych rzeczy, które mogliśmy zobaczyć, ale nie zapominajmy, że my mamy problem do rozwiązania. Chcieliśmy dotrzeć tam i podejść do polecanego mechanika oraz odwiedzić policję, żeby zapytać, jak prawnie to wygląda. Droga była bardzo różna, ale widok za oknem również był jedną z ładniejszych rzeczy, jakie widzieliśmy. Dodatkowo po drodze pojawiła się misja poboczna. Ogłosiliśmy na grupie, czy ktoś nie chce nam pomóc tutaj ogarniać jakieś fajnych rzeczy. Jedziemy po prostu po Polkę, która zgłosiła się na grupie na Facebooku, żeby pokazać nam jakieś ciekawe rzeczy. I w sumie to się okazało, że my ją zabierzemy do Reykjaviku i nic ciekawego nam nie pokaże. Boję, jak ona wejdzie do tego smrodu, co tak. Powie w ogóle. Przyjechaliśmy na miejsce i odebraliśmy naszą polską koleżankę. Paula. Cześć, Radek. Miło mi. O, ładnie mam szybko, ale na pewno wygląda jak oberwało kamienic. Oberwało kamienic. Dobra, wzięliśmy sobie na basenie w Reykjaviku. Z polską koleżanką i basen jest no ładny i sauny też są, jest fajny. Ale pizga dzisiaj, tutaj jest największa pizgowica jaka była dotychczas. Tak, no o tym mówiłem. W większości miejsc pizgało srogo wiatrem, więc pojechaliśmy na parking podziemnej galerii handlowej, żeby tam kimać. Okay, thank you very much, man. Letting go. Just wake up and move your car. Yeah, okay, thank you very much. Jeb***a z parkingu. O, oh, yeah, to jest piękny wyjazd. Nie uwierzycie, gdzie idziemy. Do ambasady Polska w Islandii, żeby się zapytać, czy to jest legalne, żeby z nas zdzierać kaucję? Mój nas ten temat, dlatego muszę się zapytać, bo... Witam szybę na właśnie. Dokładnie, jak skamyk, to nie wiem. Ty, windę stanęła, weź pokaż. A tu? Nie. To co wcisnąć? Czekaj, no kurwa, nie wiem, ty. Czemu? Ja f***dolę.
Dobra, weź wciśnij jakiś ten budynku. Wyszliśmy z windy. Jak tam, będziemy. Dobra, słuchajcie, byliśmy w ambasadzie. W ambasadzie nic Polacy. Nic tam nie pojedzie. Na policję, my zdesperowani idziemy na policję, zapytać się, czy będziemy musieli płacić całość kaucji za wymianę szyby. I pani powiedziała nam, że jeśli nie będziemy musieli płacić, to tylko i wyłącznie 15% całej wartości, czyli ile to było? 15-20 tysięcy koron. No tak, około 15. Czyli to jest 300 jakoś. Nie, to nie. Jest... Czekaj. 1000 zł. Tak. No ale dobra, to na trzech, no to 300 zł. Po słowach policjantki, że jeśli będziemy musieli zapłacić za tą szybę, to tylko 15% całej wartości, spadł nam kamień z serca. I postanowiliśmy popływać w lodowatym oceanie. Inaczej mówiąc, morsowaliśmy. Jako iż był to nasz ostatni dzień przed dniem sądu, gdzie będziemy musieli oddać kamper i tym samym dostać decyzję od wypożyczalni, czy musimy płacić za tą szybę, pojechaliśmy umyć kampera oraz naczynia. Bo nie na mnie! Myją naczynia. Ale to jest słodzik, no myła. Tam jest jakaś czerwona plama na tym talerzu. Ja wiem właśnie, nie wiem od czego. Bolognese. Co to do środka dajemy? Nie, kurwa, nie, no to będzie powódź. No co ty p***lisz? Nie włączaj tego, ty! No ty wilu, nie włączaj tego! No ja to włączę! Wejdź teraz do środka i tego. I powiedz, jak już mogę włączać. Dobra, już. Kurwa, jesteście pewni, że mocy? Nie. Ale gdzie ten syf? A, ten syf skur... Stary, nie, on zakręć to, bo zbiornik przypełnimy. O kurwa, umyte. Ostatnia noc, panowie, w tym wanie zaśmierdziałym. Stary, ej, ale co jak co? 8 nocy i żyjemy. Jeszcze jutro została jedna atrakcja i walka z nimi o pieniądze. Idę w kino. Ostatni dzień na Islandii. Dzień oddania kampera. Dzień sądu. Wstajemy rano, żeby pojechać na ostatnią atrakcję, czyli aktywny wulkan. I po 10 minutach jazdy wjechaliśmy w kałużę i słyszymy to. To macie 5 rano, jedziemy na tego, na wulkan i... przez te lody na drodze, coś tam opi***o, widzisz? Plastik mi poszedł. Lewo. Nie mieliśmy pojęcia, jak do tego doszło i co tam się w ogóle stało, dlatego doczłapaliśmy się pod najbliższy warsztat samochodowy i czekaliśmy, aż otworzy się, bo była to 6 czy 7 rano, a on się otwierał od 8. To czekamy na mechaniora, czy lamy młotem? No, nie mamy młota, to raz. W czasie oczekiwania poszliśmy na pobliską stację benzynową, żeby umyć naczynia jeszcze raz, bo były brudne po wczorajszym myciu. Tak, musimy drugi raz myć naczynia, bo... No już nigdzie nie dojedziemy inaczej, sprzeciwmy na stację z tym całym kartonem. Dobra, słuchajcie, podjechaliśmy tutaj do pobliskiego mechanika, bo był jakieś 200 metrów stąd i no musieliśmy poczekać, bo byliśmy tutaj od 7, on jest od 8. Podbyliśmy zapytać, czy nam pomoże tą blachę wyprostować. Powiedział, że pomoże i za darmo to ogarnie nam. A więc kilka fajnie. No, szkoda, że nie zobaczyliśmy wulkanu, ale też jest zajebiście. No w sumie to nie jest. Ale czajcie, jakie to jest gówno. Jest dzień sądu, my mamy 4 godziny do oddania vana, zwalniętą szybą, a nam w drodze na wulkan dodatkowo rozwala się samochód na środku ulicy. To jest totalny hit. Dobra, patrz. Stoi na podnosi. Tak, no. Ile my mamy do tego miejsca zdania? Pół godziny. Nie, no, nie, więcej. Do zdania pół godziny. No, ja mam to comment side. O, okej. Okay. Just to make it straight for our... Yeah.
next half an hour road. Yeah, exactly. Dziwna sytuacja. Ziomo mówi, że nam to ogarnie za darmo. Tak, siedzieliśmy. Wjechaliśmy. On to wyprostował. I mówi 400. I mówi 8000 koron. Nie jedzie czy nie? Jedzie. Dobra, jedź, jedź. No i no trochę nas skasował w sumie. 600. Kurwa, co to się dzieje? Nie pojechaliśmy niestety na wulkan i nie zobaczyliśmy zorzy polarnej, którą bardzo chcieliśmy zobaczyć, ale to był już czas, żeby oddać samochód i dowiedzieć się najważniejszego. Oddajemy vana. Chwila prawdy, proszę państwa, czy kaucja będzie zajebana, czy nie? Negocjacje trwają. Dobra, w środku niezbyt można było nagrywać rozmowę z ziomkiem. Wiecie, głupio by to wyglądało, jakbym siedział i nagrywał tą rozmowę. Dlatego streszczę wam, jak to wyglądało. Weszliśmy do środka, powiedzieliśmy, co się stało, że walnęła szyba przez kamyczek i tak dalej, i tak dalej. No i wypożyczalnia, uwaga, naliczyła nam szkody. Powiedzieli, że musimy za to zapłacić, bo takie są zasady. My natomiast powiedzieliśmy im, że rozmawialiśmy z wieloma ludźmi na ten temat i nawet z policją, i każdy z nich mówił, że do zapłaty w takiej sytuacji mamy maks 15% kwoty. Ziomek poszedł na zaplecze z kimś pogadać i wrócił po chwili z informacją, że nie mamy racji i że musimy zapłacić, bo tak jest regulamin i regulamin jest niepodważalny. My powiedzieliśmy, że potrzebujemy trochę czasu, żeby zadzwonić gdzieś, więc dał nam chwilę, a my zadzwoniliśmy na policję, moi drodzy, bo skoro na komisariacie dzień wcześniej pani tam dała nam informację, że wiecie, jakby musimy zapłacić 15% tylko, to myśleliśmy, że teraz też ktoś nas poprze. Jednak usłyszeliśmy, że to wszystko zależy od regulaminu wypożyczalni i tym samym chuj nam w dupę. Wypożyczalnia pobrała od nas kwotę kaucji, na szczęście nie całość, ale około 2000 zł na głowę, czyli jakieś 6000 zł. No i niestety, proszę państwa, przegraliśmy tą walkę i ze spuszczoną głową i w chuj udaliśmy się w stronę lotniska pieszo, bo byliśmy już spłukani przez tą sytuację i nie mieliśmy siana, żeby wziąć taksówkę na lotnisko. Wiatr wiał niesamowicie mocno, więc próbowaliśmy łapać stopa i nagle... Patrzcie to. Jakieś 100-120 km na godzinę. A my nie wiem, stopa. Kurwa, ale ja, ty, a to nagrywałem akurat. Podczas nagrania złapaliśmy stopa, kurwa, Teslą! Złapaliśmy stopa Teslą! Because we just drive to work and home, that's how you... That's how it's very, very comfortable, right? Yeah. Okay. Don't pay any gas. Aha. Nie wiem jak to się stało, ale jesteśmy już na lotnisku. Byliśmy już takiego farta. Nie wiem czy mówiłem, ale no okazało się, że nie oddadzą nam tej kaucji. Portugalczyk okazał się być z... No. I czekamy tutaj już 8 godzin na lotnisku. Rzuciłem tam szybko z okien. Upały takiego rajza dostał. Większość kaucji poszło się jej walić. Jeszcze gdyby to poszło z naszej winy, ale to nie ma w ogóle... A tak, my w ogóle tam siedzieliśmy na tym i tego. I jeszcze na policję jeszcze dzwoniliśmy i na takiej debili wyszliśmy. Bo ziomek mówi, już mogę was rozliczyć, a my nie, jeszcze chwilę, musimy wykonać telefon. I tacy profesjonaliści próbowaliśmy ten. Policja powiedziała jednak, że to zależy wszystko od zasad ubezpieczeń tego, wypożyczalni, więc no jebać. Tak, najlepszy był gościu, bo się pytamy, czy auto ma ubezpieczenie, on mówi szczerze, to nie wiem. No coś tam kręcili, nie? Wiedział, ale trudno, trudno. Zostawcie suba, to się zwróci. Szczerze, jakby to, gdyby nie kaucja, to byłby turbo tani i zajebisty, a tak jest średnio zajebisty. Tani i zajebisty. No naprawdę fajna przygoda w takim vanie. Dalej z tą kaucją, on jest jak na 10 dni i taki wyjazd, to jest dobrze. No jest git, jest git. Ale bo mnie bardziej boli fakt, że taka kaucja została tak bez sensu, kurwa. Islandia to jest trzeci najdroższy kraj na świecie. Czwarty najdroższy kraj na świecie. No to i tak dosyć, myślę, nieźle wyszliśmy na tym. Ale szkoda tego wulkanu też, nie? No właśnie. O Jezu, to dzisiaj. Ale zamiast wulkanu byliśmy u wulkanizatora. Podsumowanie, co było najlepszym tym? Natura. Natura. No, tego nigdy nie spotkasz indziej niż tutaj. Świeże powietrze, cisza. I to jeżdżenie było dobrą atrakcją i te widoki. No z okna właśnie, to widzieliście sporo takich przybitek. Termy były. Termy top 1, no.
Szczerze, wszystko to było zajebiste. Nie, ale Morze, ten wodopierem. Morze, oceany też wszystko. Mnie to tak zaskoczyło, że taka ciepła woda fajna w takich jeszcze zimnych warunkach, gdzie śnieg na mordę pada. Tak, no. To fajne. Tak, ale ten spacer tam był dobry powrotny z tych terenów. Człowiek do końca, zanim nie wszedł, to wiesz, nie wierzył, że ona jest serio tak, ciepła. Tak, no to nie? Właśnie też na filmiku chyba było widać, że tak idziemy do tak terenu. Ej, ona jest serio ciepła. Tak, i wtedy wychodząc z parkingu myślimy, kurwa, 30 zł za parking, pojebało ich. No, tymczasem 1700 skaucji. Ja pierdolę. Dobra, to pozdrów vloga chociaż. Cześć, pozdrawionka. To był dzień 9, czyli ostatni na Islandii. Patrzcie, jak pięknie to wygląda. I tak właśnie zapamiętamy Islandię. Miejsce niezepsute przez ludzi, puste drogi z pięknymi widokami zza okna. I mimo, że wykorzystowaliśmy się trochę z chłopakami na to, to z perspektywy czasu nie żałujemy. Bo poza zwiedzaniem tych niesamowitych miejsc, wodospadów, gorących rzek i różnych plaż, była to również przygoda w kamperze, przez którego szyby widzieliśmy też większość rzeczy i która nie była wcale taka łatwa, jak sami widzieliście. Nauczyliśmy się sporo rzeczy, poznaliśmy kilku ludzi i co najważniejsze, stworzyliśmy cudowne wspomnienia, które są bezcenne i zapamiętamy na lata. Ale skurwysyny z wypożyczalni moglibyście oddać tą kaucję. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight mouth.